Już stoją dwa nowe szyby windowe na placu na Zdrożu, którymi będzie można zjechać na dół, na trasę Łazienkowską, na przystanki autobusowe. Jak powstaje cała ta inwestycja? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Tomasz i zapraszam Cię teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Przed chwilą widzieliście trasę Łazienkowską, a teraz już widzimy plac na Rozdrożu. Tutaj znajduje się w tej części Śródmieścia. Mamy oczywiście cały czas styczeń 2024. Jest dzisiaj sobota i możemy zobaczyć, jak powstają nowe szyby windowe, nowe przystanki autobusowe, cały nowy plac, ale jeszcze bez nowego pomnika. Nowe przejścia naziemne, nowe przejazdy rowerowe i brak przejść podziemnych, które zostały zamknięte, ale nie zasypane i nie zlikwidowane. Jak wygląda nowy przejazd drogowy, jak wygląda bezpieczniejsza droga, no i oczywiście jak wyglądają nowe trasy rowerowe pod śniegiem. A przynajmniej w teorii, bo w praktyce, jak widzimy, wszędzie jest śnieg i pod śniegiem dużo nie widać, więc możecie tylko i wyłącznie wierzyć moim słowom, co tu się faktycznie de facto dzieje, jeżeli chodzi o przejścia podziemne. One są już zamknięte szczelnie, teraz są już zasypywane i tylko i wyłącznie niektóre otwory technologiczne zostały pozostawione dla specjalistycznego sprzętu, żeby miał po prostu możliwość wjechania i zobaczenia, co tam się dzieje, jeżeli będzie po prostu potrzeba do przejść podziemnych. One zostaną po prostu zamknięte ślepo i tylko i wyłącznie będą w tych miejscach, ze względów technicznych po prostu nie mogą być zlikwidowane, bo elementy, które są pod ziemią i jeszcze pod nimi, mogłyby po prostu być zbyt mocno obciążone i mogłyby po prostu być zniszczone przez to. Tymczasem sam plac na Zdrożu jest cały czas przejezdny przez cały sam remont, jak widzicie na załączonym obrazku. Co prawda tam moment wjazd z trasy Łazienkowskiej, jadąc od mostu Łazienkowskiego, był zamykany, ale już teraz aktualnie jest możliwość tutaj na spokojnie przejazdu. No i przystanki autobusowe, czy to na górze, czy to na dole, funkcjonują przynajmniej w teorii normalnie. W praktyce w niektórych systemach cały czas, jeżeli przystanki autobusowe są pozmieniane, pofiglowane, że tak to powiem. No i same 222 aktualnie jedzie trochę inaczej, bo nie jedzie przez sam plac na Rozdrożu. Więc no tutaj są dosyć duże atrakcje realizowane w ramach tej, również tej inwestycji. A co tu się aktualnie de facto faktycznie dzieje i co jest realizowane w ramach tej inwestycji? No główne założenie to jest oczywiście przebudowa samego placu, jeżeli chodzi o układ drogowy. Zlikwidowanie przejść podziemnych i wprowadzenie w tych samych miejscach przejazdów rowerowych, nowych przejść dla pieszych. Przebudowa samego układu drogowego po to, aby było więcej zieleni, wybudowanie dwóch nowych wind na przystanki autobusowe na dole, wymienienie też całkowicie tamtych schodów, ale dwóch, nie wszystkich trzech, więc jedne schody pozostaną takie same, jak były wcześniej. No i oczywiście całkowita przebudowa, jeżeli chodzi o nowe krawężniki, chodniki, przystanków autobusowych, które się znajdują właśnie na poziomie minus jeden w wykopie, czyli w trasie Łazienkowskiej, że tak to powiem. Więc to są takie te elementy chyba najważniejsze, które są aktualnie realizowane w ramach tej inwestycji. Oczywiście jest też fragment budowania dotoki rowerowej, stąd w kierunku wiaduktów trasy Łazienkowskiej. Po jednej stronie jest budowane w ramach tej inwestycji, po drugiej stronie ulicy jest budowane w ramach przebudowy wiaduktów trasy Łazienkowskiej na Grykoli i tak te dwie inwestycje właśnie w tym miejscu zazębiają, aby te wiadukty miały możliwość dojazdu przynajmniej od strony Śródmieścia, a niekoniecznie jeżeli chodzi o część dolną, o czym mówiłem już w ostatnim odcinku z warszawskich inwestycji. Tymczasem co tu się aktualnie dzieje? To tak, zatując sobie powolutku na dół, możemy zobaczyć, że tak, po pierwsze i najważniejsze, po prawej stronie cały czas nie ma przejścia dla pieszych ani przejazdu rowerowego. Widać dokładnie, którędy aktualnie piesi przychodzą w nielegalnym miejscu, ale no nie będę nic mówić, faktycznie jest aktualnie to najkrótszy sposób dojścia do samej fontanny i żeby przejść w tym miejscu to skrzyżowanie bez jakiegoś dużego chodzenia na okrągło. Ale widać już mniej więcej też sygnalizację świetną, jeżeli chodzi o pieszych i rowerzystów. Tam też będzie nowy przejazd rowerowy. Następnie tutaj układ drogowy został zwężony, bo sam wyjazd z trasy Łazienkowskiej nie ma już aktualnie dwóch pasów, tylko ma jeden pas. I tutaj widzimy też jedno przejście podziemne, te jedne schody, które pozostały. One nie zostały usunięte, ponieważ one będą usuwane w ramach osobnej inwestycji, czyli budowy pomnika właśnie w tym miejscu, gdzie aktualnie jest fontanna. Ten pomnik
No miał powstać, ale coś jakoś tak cicho na jego temat, więc de facto nie powiem nic więcej w jego temacie, bo po prostu nic się nie dzieje. Więcej o nich mówiłem już w ostatnich odcinkach z warszawskich inwestycji. Tymczasem tutaj przejście podziemne zostało całkowicie już zamknięte, jeżeli chodzi o drugą stronę, czyli o stronę zachodnią, i tutaj powstanie nowe przejście dla pieszych bez przejazdu rowerowego, aby można było się po prostu w tym miejscu przedostać. Następnie widać dokładnie, że jak mocno został zmieniony układ drogowy tego wyjazdu. Pierwotnie były dwa pasy, teraz będzie tylko i wyłącznie jeden pas, więc to jest faktycznie zwężenie. Chodzi głównie o te przejście dla pieszych, które tam będzie wytyczone, aby było one bezpieczne, bo ono będzie bez sygnalizacji świetnej, ale jeżeli będzie jeden pas, to będzie o wiele bezpieczniej niż dwa pasy, bo jeszcze można by przypadkiem wyprzedzić na zakręcie, na przejściu dla pieszych, więc to byłoby całkowicie niebezpieczne. Oczywiście nie mówię, że to byłoby legalne, ale mówię, że to byłoby jeszcze mocniej niebezpieczne, wiemy jak kierowcy jeżdżą. Nie chodzi o to, żeby było bezpiecznie czy legalnie, tylko chodzi o to, żeby nikt tego nie zauważył i po prostu żeby szybko dojechać. Przynajmniej tak zazwyczaj to wygląda, jeżeli chodzi o to, jak widzę, chodząc jako pieszy, bądź przemieszczając się na UTO. Tymczasem, patrząc na przystanki autobusowe na dole, co tu się dzieje? To tak, przystanki autobusowe są ustawione w tymczasowych lokalizacjach. Dojścia są za pomocą schodów tych starych, albo za pomocą tych tymczasowych. Wiaty zostały ogrodzone, bo one są nie do przebudowy, one tutaj w tym samym miejscu, gdzie były, tak są. Szyby windowe stoją, one były ustawiane, jeden i drugi. Nieładnie, jak, w sensie one nie wyglądają jakoś nie wiadomo jak pięknie, no ale są. Same klatki schodowe są dokładnie tak samo zrobione, odzorowane, jak to miało miejsce wcześniej, więc one się dosyć dużo nie pozmieniają, ale są zupełnie nowe i najprawdopodobniej będą dłużej służyć i będą na kolejne lata. Po drugiej stronie jest mniej więcej tak samo, też jest windowy, też już schody de facto są, przystanek autobusowy tymczasowy jest schowany pod wiadukt tam trasy Łazienkowskiej, więc to jest na plus, bo dzięki temu nie trzeba tam moknąć, ale tak jak powiedziałem już nie jeden raz, szkoda bardzo, że nie powstały wyjścia po drugiej stronie placu na Zdrożu za pomocą właśnie schodów i wind, bo byłoby to według mnie dobre rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że i tak w tym miejscu aktualnie już trwa przebudowa całego placu na Zdrożu. Tymczasem w tym miejscu powstanie nowa droga rowerowa właśnie w kierunku wiaduktów trasy Łazienkowskiej na Grekoli, aby te całe dwie inwestycje mogły się całkiem ładnie i sensownie połączyć w jedną całość. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o część dolną, o część, jeżeli chodzi o fontannę, i pozostała nam część, jeżeli chodzi o stronę południową. Po stronie południowej i po stronie tej zachodniej nad trasą Łazienkowską trwają aktualnie prace przy balustradach, które są montowane, a właściwie zostały zdemontowane i niedługo będą montowane po nowemu. Tutaj mamy stare przejście podziemne, w którym aktualnie są lokale jakieś i ona pozostaje. Następnie mamy tutaj składzik budowy i to, że wszystko jest w śniegu, raczej nie pomaga, bo nie widać zbytnio, co tu się dzieje, więc wam też zbyt dużo nie będę mówić. I tu też jest taka zawrotka, właściwie przejazd, jakby coś w tym miejscu zrealizowany przez samą tutaj ulicę. Więc tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o tą całą inwestycję. Tu już sobie razy zerknijmy, plac budowy, zaplecze. Tu też ten przystanek autobusowy dla 222 jest całkowicie wyłączony i to też jest dość duże utrudnienie, jeżeli chodzi o sprawne i dobre funkcjonowanie tego przystanku i tej linii, bo mimo wszystko większość osób raczej się przyzwyczaiło, że ten autobus w tym miejscu się zatrzymywał, a nie tam gdzie teraz. No i tu też jest jeden tymczasowy przystanek autobusowy przed samym skrzyżowaniem, czyli przed samym placem na Rozdrożu dla autobusów jadących z Wilanowa. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli materiał wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Te autobusy oczywiście na ten przystanek ostatni, tymczasowy, jadą z Wilanowa bądź z Mokotowa. Natomiast kolejny film z placu na Zdrożu powinien się pojawić za 2 miesiące. Sama inwestycja ma się zakończyć w tym 2024 roku, więc jeszcze chwila pozostała, a już niedługo tu też będą już prace zakończone i będziemy czekać na kolejne inwestycje wzdłuż trasy Łazienkowskiej, czyli na przykład budowę kładki nad portem Czerniakowskim, który będzie elementem wieńczącym i łączącym drogi rowerowe właśnie wzdłuż całej trasy Łazienkowskiej, wiaduktów, jak i również samego mostu Łazienkowskiego. Tymczasem do zobaczenia jutro na Świętokrzyskiej. Cześć!